Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto już drugi epizod z gry Tower of Time. A więc w międzyczasie pomiędzy pierwszym a drugim odcinkiem zmieniło się trochę. Po pierwsze rozdzieliłem punkty, jak widzicie nasz Kane, bo sprawdziłem, tak prawidłowo się mówi czegoś tak. Ma dużo więcej w życie, trochę więcej w moc, natomiast Miew czegoś tak, nie pamiętam, no Miew, no po prostu nie będę musiał się zagłębiał w to wszystko, ma dużo więcej szybkości i o jeden więcej biegłości. Po prostu tyle. Rozdam punkty. No i właśnie dzisiaj kontynuujemy przygodę. Mamy jeszcze jakieś rzeczy w bestiariuszu. Bierze pierwszy i mam te informacje o tych początkujących w sumie przeciwnikach. Nic wielkiego, ale dobra. Stary szkielet. Kimkolwiek był, leży tu od bardzo dawna. Pozostały po nim tylko zbielałe, zakurzone kości. Złoto. Się przyda się. Obok szkieletu znajdują się szczątki łuku. Najwyraźniej można było tu spotkać drobną zwierzynę. Okej, okay, a teraz mała skrzynia. W środku mamy ręczna kusza masakry. Przebicie pancerza, szansa na krytyki. Okej. Okay. Rozumiałe. Proszę bardzo, ciesz się swoim nowym kuszą. Zanim tamto. Inny posąg. Choć świat opanowało znużenie, a ludzką miarą czasu policzyć się nie da, stopą Malpusi powietrze swe cierpienie, opowieści dawnych dni trzeba, co? A, stopą Malpusi powiesz swe cierpienie, opowieści z dawnych dni ci trzeba, dobra, nieważne. To jakaś zagadka? Czemu te posągi mówią do nas wierszem? Może właśnie w takim stylu pisali starożytni, a może ich zamki otwierają się po wypowiedzeniu rozkazu? Każdy z tych posągów może być tajemnym skarbcem pełnym bogactw. Spróbuję, kto wie. Drugi. Tak, odpowiedz nam historię, przemówił. Wielkie nieba, czy ja tacy zmysły? Słyszałaś to? Tak, co to takiego? Połóż na nim dłonie, jeśli masz ochotę. Niczego i już nie zamierzam dotykać. Okej. Okej. Tłuszcz spieczonego nad ogniem wieprza radośnie trzaskał i wystrzeliwał wysoko, rzekł pierwszy. Opowiedz nam historię, żebyśmy przestali myśleć o pustych brzuchach, rzekł drugi. Tak, opowiedz nam historię, rzekł trzeci, a zatem opowiem wam historię. Była ciemna i wieczna noc. Pod bezgwiezdnym niebem przy ognisku siedziało trzech mężczyzn, cierpliwie czekając na kolację. Wiatr chłostał ogień. Tłuszcz spieczonego nad ogniem wieprza radośnie trzaskał, wystrzeliwał wokoło. To już było. A, dobra, dobra, nieważne. Czyli to jest po prostu zapętlenie. Dobra, mniejsza o to. Zobaczmy po prostu co, gdzie, jak. Złoto, widzę złoto. Trzeba brać. I teleport. Przed czempionami wyrosła nagle przedziwna konstrukcja. Na piedestale owego mechanizmu wyrasta jest inskrypcja mówiąca ogrody. Po drugiej stronie znajduje się kolejny wyryty napis, ledwo widoczny. Ten teleport został zbudowany na zlecenie Barakusa, mistrza rzemiosła w 42 roku 5 ery. Teleport. Co teleportował? I dokąd? Może jest tak, jak w dawnych powieściach, w których starożytni mogli pokonywać duże odległości w mgnieniu oka. Być może masz rację. Ten najwyraźniej nie działa i wcale mi to nie przeszkadza. Jeśli chcę gdzieś pójść, wolę to zrobić na własnych nogach. Poza tym koncepcja zniknięcia i pojawienia się od tak w innym miejscu jakoś mi nie pasuje. Owe dosyć. Nie rozpoznaję żadnej z tych nazw. Niemożliwe, żeby jaskinia ciągnęła się aż na 14 mil. To miejsce jakimś sposobem musiał znajdować się na powierzchni. Niesamowite. Tak wiele z ludzkich historii przepadło. Być może dzięki temu miejscu dowiemy się, co doprowadziło nasz świat do ruiny.
drapywanie przeszłości, pogrążymy się tylko w żaru. Żeby przetrwać, musimy patrzeć w przyszłość. Jeśli jakikolwiek człowiek może zadbać o przyszły los naszego świata, to ufam, że jest nasz dowódca. Jeśli w tym miejscu rzeczywiście drzemie ogromna moc, to samoistnie nasuwa się pytanie, jak zostanie ona użyta? Mam nadzieję, że zamiary dowódcy, jak i nasze, związane są przysięgą lojalności, będą tymi, które można uznać za honorowe. Aha. Dobra. Tylko pradawne duchy są nieomylne. Nie wiem, dalej nie jestem pewien, sprawdzałem, ale już nie pamiętam. A jedyne, co możemy dalej robić, to pełnić służbę z honorem i trzymać się własnych ideałów, nie bacząc, co przyniesie dzień. Rozkaz? Aha. A, to tędy już leźliśmy wtedy, to w takim wypadku może warto będzie zwiedzić tam w bok i jeszcze jaskinie zobaczyć. Jaskini czempioni widzą przypominające psa zwierzę, sięgające Kainowi do ramion. Pożerając coś dziko, ignoruje was, więc postanawiacie oddalić się po cichu. Okej. Okay. Dobra. Tym razem zobaczmy, co my mamy w skrzyni. O, kolejna skrzynia. Stalowe panty lekkości? Dobra, nieważne. Zobaczmy, czy mogę jej dać. Nie. To nasz tarczownik to może wziąć. Tablica. Powieść o młodszym bracie. Mana silna we mnie, droga na południe biegnie. Koń już dawno osiodłany, starsi bracia zagniewani. Miał smak im, że są porzuceni. Porzucani, okej. Za sprawą magii inny człowiek już kroczy. Wyjdę dopiero, gdy spojrzą mi w oczy. Okej. Okay. Jest zamknięta? A czy pioni nie widzą żadnego zamku? Złoto. Jeszcze nie pamiętaj o mnie. Posąg wyraźnie różni się od pozostałych, dźwigając na plecach ciężar, jak gdyby dokąd się wybierał. Starszy brat. Dobra, rozumiem już cel. Starszy brat. Oni nie mogą spojrzeć w oczy. Niestety, ty patrzysz w drugą stronę. Teraz zobaczmy. Teraz... A nie, jednak... Proszę, czyli fajna zagadka, nie będę ukrywał. Ale jednocześnie nie będę ukrywał, łatwe to było. Nie spojrzeli w oczy, mimo to i tak. O, achievement! Puść jeden. Zdobądź legendarny przedmiot. Okej. Biegłość na obecny moment nie wiem komu dać, a więc... Niech będzie, że ona dostanie pierścionek i tyle. Dlatego mam tu jakiegoś oponenta, który wydaje się być dosyć groźny, może. Zobaczmy, co i jak mam zapisane. Pierci. Magusa. Pancerz 8, zdrowi za strasznie dużo odporności. Okej, okay, wycofanie się, bo to nie będzie łatwa walka. Może kiedy indziej tu przyjdźmy. Akurat to nawet w samym opisie jest napisane, że nie trzeba wszystko zrobić od początku. Trochę dziwne. Dobra. Po prostu wiecie, no spokojnie, po kolei. Wracać jak już... No, wiem. To już byli. Już tym razem jeszcze czempioni dostrzegają, ale są zbyt daleko, by stwierdzić, czym one są. Okej. Okay. Znowu z tym posągiem trzeba było pogadać. To już było ostatnio mówione, kolejny gadający posąg? Co to za miejsce? Kim są strażnicy sanktuarium? Nie wiem, ale brzmi groźnie. Mam tylko nadzieję, że cokolwiek to jest, już dawno zniknęło z tego miejsca. Hej, z mojej ręki padli już dwa razy więksi, dwa razy szybsi ode mnie. Wątpię, aby znajdował się tutaj bardziej wymagający przeciwnik. No, ja powiem szczerze, już chyba widzieliśmy nawet jednego. Okej, tak sobie. W przypadku, oczywiście, zobaczmy wszystkie miejsca wokół. Pójdź tam! Tron wykuty z samego kryształu. To zapewni ten, o którym mówił dowódca. Tutejsze konstrukcje zapierają dech w piersiach. Okna lśnią złotym światłem. Chociaż na zewnątrz zapewne zapadł już zmierzch. Słyszysz to, Kane?
Ależ mam ciarki. Myślę, że to przez te kryształy. Tak, też czuję coś bardzo wyraźnie. Znajdźmy drogę na dół. Okej. Zanim oczywiście droga w dół, to trzeba wszystkie skrzynie przeszukać. I co my tu mamy? Alfa Stalwa przyłbica masakry. Oczywiście wiadomo już, że to niestety on musi ubrać. Daje to w sumie wzrost mocy umiejętności i szansę na trafienie kogoś. Zobaczę, czy tutaj właśnie jakiegoś złota nie ma. Nie warto zbierać, nie wiem po co jeszcze, ale warto na pewno. Dla mnie zawsze będzie warto, bo ja ogólnie jestem dosyć mocnego. Kolejna skrzynia. Dany łuk chaosu. Okej. Wręczne coś. Nie wiem, czy to dobry wybór, ale niech sobie weźmie na razie, zobaczymy. Nie, w sumie wyższe. Zobaczymy, jak będzie. Niewiarygodne. Spójrz na tego stwora. Cały wykuty z kamienia i kryształu. Nasz lord nie wspomniał, że spotkał coś podobnego. Być może to jeden z tych strażników sanktuarium. Jest w nim coś niepokojącego. Znajdźmy lepiej drogę naokoło. Nie ma czasu na zwiadowcze manewry. Wykonujemy ważną misję. Ten stwór nas przepuści, albo będzie musiał stawić czoło mojemu mieczowi. Czy mieczu, nie wiem. Mniejsza to. Idziemy, po prostu idziemy. Spójrzcie, złota. Oczywiście, co innego. Zadanie, dotrzeć do tronu, okej. Stwór wydaje się ciężko ranny. Obszerne fragmenty jego kamiennej skóry zostały odrąbane, a popękane kryształy pulsują jaskrawym, purpurowym światłem. Odwracając głowę w kierunku czempionów, stwór począł wydawać dziwne, piskliwe dźwięki, które teraz brzmiewają jeden po drugim, coraz szybciej i szybciej. On chyba próbuje mówić. Zastanawiam się, czy... Nagle stwór uniósł swoje gigantyczne ramiona, jakby zamierzał rzucić się do ataku. Wygląda na to, że nie jesteśmy tu mile widziani. A, mile widziałem w tym miejscu, okej. Znowu się zagalopowałem. W porządku, jeśli nie przepuści nas do tronu bez walki, to będziemy walczyć. Biorąc pod uwagę, jak rozległe są jego obrażenia, jeden cios mojego miecza powinien zgruchotać to coś, czymkolwiek jest. Mniej gadania, więcej gruchotania. Jestem tuż za tobą i tym razem proszę, abyś oszczędził sobie wykładów na temat taktyki. Atakować poszkodzonym golem? Okej. Z golema wypływa purpurowe światło. Jego towarzysz musiał próbować go naprawić, ale uszkodzenia okazały się zbyt rozległe. Strażnik, to będzie jakiś boss? Drogę walki blokuje jakaś istota. Wygląda jak kamienny posąg. Zasłony kryształami, z których pulsuje fioletowe światło. Stwór wydaje się być ciężko ranny, więc... Może być trudny do pokonania? Jedno mocne trafienie mieczem... Powinno roztrzaskać go na kawałki. Widząc zbliżających się czempionów... Zdolnie odwraca się w ich stronę i ociężałymi ruchami gotuje się do ataku. Pełno życia, trochę pancerza, odporności. Dobra, walczymy! Co by tu przygotować jeszcze, ewentualnie przed początkiem? Dobra, w sumie nie ma nic do przygotowania, rozpocznij. Yes. Will do. Idziemy. I teraz tak. On... Szarżuje tutaj. Teraz tak. Czały. How may I help you? A, dobra, nie ma sensu. I never miss. Dobra. Pozbądź się tego czegoś. Okej, teraz wiele pocisków, czyli wielostrzał, jak zwał, tak zwał. Ty zniknij po prostu. I nie ma co więcej robić.
Skupmy się na tym, żeby jak najszybciej pokonać tego bossa. Jak widać, to jest akurat dziecinnie proste. A i wygraliśmy. Szkoda tylko, że te bitwy jak na razie są takie dosyć proste. Dał kolejny łuk. Razem fizyczne i wodne. Nie wiem, czy jest mocniejszy, czy słabszy, ale okej. Jak będzie, że go wezmę. Mave? W porządku. Nic mi nie jest. Mało brakowało. Mój miecz okazał się mniej skuteczny niż się spodziewałem. Możesz prosić dowódcę o jego ognisty miecz? Broń żywiołów? Doskonały pomysł, ale wątpię, by chciał rozstać się z tak wyśmienitym mieczem. No. Porównaj mi może ten łuk. Mniejszy ponoć. I odpowiedź o tym bije mieszanie, ale nie ma za to swoich efektów. Zmieńmy, co mi szkodzi. Damy oczywiście ponownie posągi. A to już było w sumie. Dobra. Złotem nikt nie pogardza, oczywiście, wiecie. Może okazać się cenniejsze niż... Pewnie tak trochę go pomniałem, ale mniejsza z tym. Skupmy się może na tym, co jest właśnie fajne i pozytywne, a nie na tym, jak źle mi idzie czy coś. Czyli to tyle. Droga do tronu jest wolna. Musimy natychmiast poinformować dowódcę. I pewnie coś się stanie. Dowódca tak szybko. Trochę zaburza co powiedzmy perspektywę, że nagle tak tu jest, ale... Okej. Okay. Ty, tak trochę... Szkoda, że to utożsamiałem nas z tą postacią, ale dobra, mniejsza o to. A więc jest kryształowy tron. Tyle razy w dzieciństwie pojawiał się w moich snach. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, ale czuję, jak gdybym znów spotkał się ze starym przyjacielem. Czujesz dziwną i obcą wewnętrzną potrzebę. Ten sam silny impuls, który wiele lat temu przyciągnął cię do tronu. Wahasz się przez moment. Opór przychodzi ci łatwiej niż wtedy, ale po chwili zdecydowanym ruchem zasiadasz na tronie. Zobaczymy co dalej. O, jest kawy dosyć... Kawa scenka bym powiedział. Może zostawiam sobie powiedzmy na miniaturę czy coś. Teraz zrobimy takiego screena. Jeszcze nie wiem. Przez twoje ciało przychodzi strumień energii, ogarniający jednocześnie wszelkie zmysły. Wzrok, słuch, zapach, dotyk, a nawet smak w ustach wydają się 100 razy bardziej wyczulone. Gdy uczucie ustępuje, ze zdumieniem uzmysłowasz sobie, że nie jesteś ograniczony jedynie do zmysłów swojego własnego ciała. Widzisz, słyszysz i czujesz to, co czempioni. Czyli tak to wytłumaczam, że po prostu nasza postać nie będzie podróżować w tym wszystkim. Mój panie, nic ci nie jest? Nie, nie, potrzebuję tylko krótkiej chwili. Kane, Maeve, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale widzę waszymi oczyma, a nawet mogę usłyszeć swój własny głos rozmierzmiewający w waszych uszach. To magia. Jesteś pewien, że należy jej ufać, mój panie? Szczerze mówiąc, nie. Ale to miejsce zamieszkuje wielka potęga. Zawsze to podejrzewałem. A zasiadając teraz na tronie, mam już całkowitą pewność. Coś ciągnie mnie ku niej. A także do miejsca, które znajduje się bardzo głęboko pod nami. Jeśli tu jest, znajdź mnie. Po prostu wydaj rozkaz. Czekaj, Kane. Dowódco, czy możesz powiedzieć nam coś więcej o tej mocy? Czego możemy się spodziewać tam na dole? Niestety nie. Mam tylko poczucie, że kończy się nam czas, a drzemiąca w tym miejscu moc jest naszą jedyną i ostatnią nadzieją. Jeśli chodzi o to, co możecie znaleźć na dole, to jest to taką samą zagadką dla mnie, jak i dla was. Jako dziecko dotarłem tylko do tego miejsca. A zatem taka jest moja wola, mój przyjacielu. Lecz nim ruszycie, mam coś dla was. Proszę, Kane. Znalazłem to wiele lat temu w ruinach pewnego miasta. Ten przedmiot służył mi dobrze, ale tobie przyda się teraz bardziej. Czempioni mogą wybrać jeden z przedmiotów. Miecz szansa?
albo napierśnik odporności na żywioły. Oj, nie wiem co wziąć, ale niech będzie ten miecz. Okej. Czyli on dostał tamten mieczyk. Dla ciebie, Maeve, mam ten przedmiot, który to w mojej rodzinie od wielu pokoleń. Ocalił mnie wiele razy, niż jestem, więc... A, więc ja z niej jestem w stanie wspamiętać. Zrób z niego dobry użytek i zwróć, będzie ci już dłużej potrzebny. Amulet many czy pierścień zdrowia? Niech będzie amulet many. I się pojawiły te rzeczy. Schody prowadzą w dół. Stawka jest wysoka. Nie możemy zawieść. Idźcie już i czuwajcie nad sobą wzajemnie. Okej. Czyli to jest takie, można powiedzieć, wytłumaczenie wszystkiego. Amulet Lorda. Miecz. Szansa. Jednoręczniak? Czy dwuręczniak? Jednoręczniak. No to moim zdaniem bardzo dobrze. Nie dosyć, że dużo szybszy, to jeszcze bije ogniście, co może mieć jakąś tam, powiedzmy, większą zaletę. Ale okej. Amulet w sumie mogę ubrać komukolwiek, ale zdecydowanie jej się bardziej przyda. Dobra. To... Dało to... Aż nie czuję takiej potrzeby na obecny moment. Jariuszu? Okej, o strażniku. Żadnych zadań. Na jedyne co możemy zrobić. Tu. No cóż, chyba nie mam wyjścia. Ten posąg nie jest tak jak inne. Realistycznie wzorowana postać wygląda jak żywa. Masz wrażenie, że za chwilę zeskoczysz z postumentu. U dołu wyryty następujący napis. Pierwszy Magus Proteus. Czuję, jakby ktoś nas obserwował. Tak, obserwował każdy ruch, okej. Znowu trochę się zagalopowałem. Chodzi ci o ten posąg? Ja też mam takie wrażenie. Wskazuję w kierunku schodów. Nie możemy go rozczarować. Idziemy? No idziemy, idziemy. Podoba mi się jak na razie ta gra. Może nie jest jakoś tak... To określił jakoś... Odkrywcza. Ale... No, też nie potrafię powiedzieć o niej złego słowa, po prostu... Czujesz, to może być coś dobrego dla mnie. Ej. Ponad dwóch dekad odwiedzasz wieżę. Od tamtego pamiętnego dnia to miejsce przyciąga cię jak światło ćmę. Siadasz na kryształowym tronie, nachodzi cię dobre, że znane uczucie. Czujesz, że twoje życie jest nierozerwalnie związane z tym miejscem. Wyostrzonymi zmysłami odbierasz otoczenie, przepełnia cię zachwyt. Oglądasz na Kena i Maeve schodzących w mrok po niezliczonych stopniach. Widzisz i słyszysz każdy skrawek rzeczywistości odbierany przez czempionów. Czujesz się jak duch unoszący się ponad głowami bohaterów. Dociera do ciebie, jak niewyobrażalnymi talentami magicznymi obdarzeni byli starożytni. Mimo to ich wspaniała cywilizacja upadła w niewyjaśnionych okolicznościach. Po przodkach pozostała tylko jęcząca z bólu ziemia. Żałujesz, że nie możesz w żaden sposób pomóc towarzyszom. Musisz pozostać tutaj, gdy oni schodzą na spotkanie z niewiadomym. W przeciwnym wypadku odzyskanie powierzchni będzie niemożliwe. Po labiryncie twojego umysłu pląta się przeczucie, które nakazuje ci pozostać. Wiesz, że tylko dzięki temu macie szansę. Do twojej świadomości dociera ciężar brzemienia, które musisz nieść na swych barkach. Na samą myśl dostajesz spadmów. Ale powstrzymujesz je, by skupić uwagę na drużynie. Dotarli już do pierwszego poziomu wieży, a zatem twoja misja się rozpoczęła. No cóż, ciekawie się to zapowiada, nie będę ukrywał. A co chodzi, Kane? Zjadłeś wczoraj wieczorem zbyt dużo bażanta i wypiłeś za dużo piwa? Wyglądasz na nieco zdyszanego. Liczyłem niemal 1000 stopni. Nie mam, że to żadne wyzwanie w lekkiej zbroi. Następnym razem to ty założysz mój pancerz. Chwycisz tarczę i ciężki miecz, a ja podniosę twój leciutki łuk. Wówczas przekonamy się, czy będziesz równie skora do żartów jak teraz. Och, dziękuję, ale twoja zbroja na mnie nie pasuje. I obawiam się, że mój delikatny łuk wymaga wyjątkowo czułego dotyku. Doceniam jednak propozycję, tarczowniku. Przymy, gdy tylko będziesz gotowa. Nasza wielka przygoda czeka.
Jedne skrzyni beczki. Nie ma w nich nic poza kurzem pojęczynami. Chciałem powiedzieć, że... Zobaczymy jeszcze dzisiaj co i jak, ale... Mam 25 minut. Ten papier kruszają ze starości. Czempioni przeglądają mnie, ale nie znajdują czego ciekawego. Jednak... O, mam teleporter. Chciałem powiedzieć, że właśnie będziemy kończyć, ale dobra. Skoro tyle nowości pokazuje nam gra, to jeszcze parę bitew może zrobimy, może trochę połazimy, pozbieramy złoto czy cokolwiek. Ale dobrze, na spokojnie. Przed championami widnieje znajomy widok machiny, która wedle inskrypcji służy do teleportacji. Ta jednak w odróżnieniu podłyskuje niebieskim światłem, a jej pierścień powoli obracają się przy dźwięku zgrzytającego kamienia. Na tabliczce u dołu widnieje napis wejście, bezpośredni dostęp do ogrodu poniżej. Witamy w wieży. Teleport łączący się z takim samym, który widzieliśmy na górze. Ale tuwo poniżej. Dziwne. Powinniśmy wrócić do dowódcy i powiadomić go, że wejście do wieży jest dostępne. Chcesz użyć tego teleportu? Nie wspomniałeś ostatnio, że wolisz wszędzie chodzić na własnych nogach? To było zanim musieliśmy zejść po tych wszystkich stopniach. Taka podróż, czyli szybkie poruszanie się. Do miasta, kliknikane miasta, znajdziesz u góry ekran, dobra. Do miasta. Zobaczmy w ogóle jak to wygląda. Wieża, wartownia, biblioteka, koszar, kowal, zbrojownia. Czyli mam dosłownie jakąś miasto. Czyli wartownia to jest miejsce, gdzie możemy przeglądać postacie. Biblioteka to są zadania najprościej. Koszary. Kowale trenować, co? No to możemy tutaj rozwijać bohaterów, okej. Okay. Kowal, nie posiadasz wiedzy, która pozwoliłaby ulepszyć wykonywanie narzędzia. Spróbuj dowiedzieć się czegoś eksplorując wieżę. Zbrojownia. A. Będę jakiś korzystający z tego budynku. Nie potrzeba wyśmienitych wojowników, gdy większym wrogiem jest ziemia. Posiadasz znajomości kilku podstawowych technik walki, których nie można już rozwinąć. Umiejętności naucza się tutaj poprzez surową musztrę opartą na powtórzeniach. Masz jednak nadzieję odnaleźć jakieś księgi opisujące sztuki walki używane przez starożytnych podczas wojen toczonych z nieprzyjacielem. Czyli jakieś schematy, wszystko. Aha. Ciekawa sprawa, powiem wam szczerze. Ale skoro jest tak jak jest, to... Nie. Jedno co nam pozostało chyba, to... Nie wiem co w sumie. Jakaś bariera jest niby. Okej, czyli nie ma żadnej, powiedzmy, interakcji dalej z tym gościem. Super, poszli dalej niż chciałem. Okej, twoi czempioni są zaskoczeni nagłym pojawieniem się dziwnej, zakopturzonej kobiety z metalicznymi skrzydłami. W jej oczach lśni niebłękitne światło, a na ciele połyskują kryształy. W ślad za każdym ruchem pojawia się smuga niebieskich drobin. Ja wierzę. Witajcie, podróżnicy. Kim jesteś? Jestem strażniczką tej wieży. Kim dokładnie? Wiem o wszystkich rzeczach, które się tutaj dzieją. Czuję wasze kroki na kamiennych posadzkach i słyszę echo głosów rozbrzmiewających pośród komnat. Jestem oczami, uszami, ustami i rękami wieży. Spełnią wszystkie jej życzenia, a ona spełnia moje. Jesteśmy jednością. A zatem widzisz i słyszysz wszystko, co tu robimy? To trochę niepokojące. Moimi stwórcami byli potężni magowie. Najpierw zbudowali moje ciało, czyli samą wieżę, a potem stworzyli umysł. Obdarzyli mnie mocą przyjmowania tej postaci, abym mogła się bronić. A zatem miło nam jest cię poznać, strażniczko wieży. Nie obawiaj się nas, nie zamierzamy zrobić ci krzywdy. Ja nazywam się Kane, a to jest Myth. Macie wystarczającej siły, by móc mnie skrzywdzić. Ale dziękuję ci za to uprzejme zapewnienie, Kane. A teraz powiedzcie mi, co tu robicie, czego lub kogo tu szukacie. Chcę dostać się na najniższy poziom tej tajemniczej budowli. Musimy dowiedzieć się, jak i dlaczego pojawiła się ona na naszych ziemiach. Dobrze, nie będę was zatrzymywać. Możecie eksplorować to piętro do woli, ale ostrzegam was. Dziwna moc zbudziła tu pradawne duchy. Umarli niestrudzenie przemierzają me komnaty. Spotkaliśmy ich już wyżej. Niezbyt przyjemne doświadczenie.
dużo ich tu? Powiem się, że tak. Z każdym dniem stają się trudniejsi do powstrzymania. Bądźcie czujni. Okej, dobra, wiecie co? Po takim spotkaniu nie sądzę, żebyśmy musieli coś więcej robić. Po prostu podnieśmy złoto. Jeszcze jakieś rady. To, co zadali wyglądało jak ślady krwi, po bliższych oględzinach okazuje się osobliwą, kryształiczną esencją. Dobra, w takim wypadku po prostu dzisiaj to tyle. W sumie dziękuję wam za uwagę. Następny odcinek oczywiście będzie standardowo pojutrze. To wszystko, co mam do powiedzenia. Mam nadzieję oczywiście, że wam się podoba, bo ja jestem mocno wkręcony. I po prostu trzymajcie się. Hej, hej.